miasto Amiens leży niedaleko starego pola bitwy nad Somme, gdzie każdy jard jest przesiąknięty brytyjską krwią. Żołnierze o tym pamiętają. Zwycięstwo albo śmierć. Tym razem innego wyjścia nie ma. Wszyscy o tym wiedzą. Francuzi, Kanadyjczycy, Australijczycy, Nowozelandczycy, Hindusi, wszyscy nasi sojusznicy. Ale na razie jesteśmy sami, przyparci do muru przez najlepsze. Ten ekran ładowania czasami bywa ciężki. No to jest druga część z poprzedniej rozgrywki. Przedmieścia Amiens. Musimy bronić Amiens za wszelką cenę. Utrzymujcie kontrolę nad pozycją Labirynt w tych ruinach. Jeżeli ją utracimy, będziemy zmuszeni wycofać się na ten most, Pont-Neuf. A jeżeli i tu nie zatrzymamy natarcia, będziemy się bronić na placu Longueville. Poleje się więcej brytyjskiej krwi, ale zwyciężymy. Okej. Okay. Co tym razem? Może spróbujmy wsparciem zagrać. Na pewno granat gazowy, weźmiemy nóż bolo. Czemu by nie? Narzędzia, moździerz, rozpryskowy, spróbujemy sobie narzędzie naprawcze, ładownica, piekielnego wojownika, pistolecik i KM Lewis, wsparcie dwójka, a możemy sobie nawet pozapisywać różne, to ciekawe, wcześniej tego nie było. Co, bronimy punktu A, bronimy punktu B, od tej strony nacierają przeciwnicy, więc wkraczamy, rzucamy amunicję na początek. Ale zarąbiste. Dobra, idziemy tu strzelić do budynku. Jeszcze raz. Siedzą w tym drugim budynku. Drugi budynek jest tu. Tracimy cel, brawo. No i nie mam więcej wystrzałów. Zostaw ten moździerz. Czy mogę się doładować do moździerza? Zobaczmy. Chyba nie. Tyle tylko zabawy było z moździerza. Napieramy. Nie dam wam. Aj, przecież tu był czołg. Myślałem, że wyskoczył drań. Cholera, moździerz jest zarąbiście zabawny. Przecież można robić tyle dymu. O, proszę. Zabij jednego wroga gruzem. Powiedziałbym coś, ale widzę na rasistę. Może lepiej nie, żeby bana nie dostać. Tymczasem wracamy znowu i będziemy atakowali z moździerza cały czas punkt B. Przejęliśmy cel alfa. Dawać moździerz i nawalamy bezpośrednio na punkt B. Nie bardzo widzę przeciwników. Pokażcie mi, gdzie oni są. Przy wejściu, tu bardziej. Jeszcze raz. I jeszcze jeden jest tu. Chyba zahaczyłem o budynek, dokładnie. Nie, proszę, nie zabijaj mnie, panie. Było dobrze. Gdzieś tam tym swoim gazem robimy jakieś zniszczenia, no niestety nie za wielkie, tym bardziej, że tu mamy chyba do czynienia z medykiem, który już opanował całą sytuację. Znowu do punktu B. O, proszę, z granatu gazowego w końcu kogoś ubiliśmy pośmiertnie. No dobra, tu z moździerzu szału nie zrobimy. Nie tędy droga, moi koledzy. Schodzimy na dół. Wyjazd. Dobra, moździerz, moździerz, moździerz. Rozkładamy się i w którą stronę mamy nawalać? Tam są budynki. Musimy gdzieś tu. Spróbujmy. Całkiem dobrze, tylko troszkę dalej. Biegną wzdłuż tu budynku. Nie w budynek! Ostatni strzał!
Macie amunicję, koledzy. Łap amunicję. Suncie się, suncie się. Co to jest w ogóle za cel? Nic nie widzę. Byłaś. Bronić celu, moi drodzy. Nie wiem, jak się włącza voice chat. Wyskakuj, no. Dobra, tu i tu. Cofniemy się troszeczkę. Jest trafienie wroga. Gdzieś tam siedzi. Czy tędy któryś może przejść? Prawdopodobnie może, skoro moi koledzy tędy idą. Mojej kompanii do boju. Tam jest amunicja. Ja się troszkę do przodu. Wrócimy na tą samą pozycję. Gdzie mu... Tracimy alfa. Ta amunicja dla ciebie. Dawaj maskę gazową. Wparowałem na pełnej. Odrodzenie za 3, 2, 1. No, pomiń. Czyli tak, tracimy punkt alfa. Ja się zrespię specjalnie w zwykłym, klasycznym punkcie i z moździerzem przebiegniemy sobie kawałek, tak żeby być co nieco dalej. Postawię się spokojnie z moździerzem i tu widzimy, jest dym. Ciśniemy na środek ulicy. Koledzy są na skrzyżowaniu za budynkiem, czyli gdzieś tu. Nie wiem, czy w tamtą stronę mogę próbować strzelać? Mogę. Tamte miejsce. Tracimy kontrolę nad celem Bravo. Jest trafienie wroga i ostatni strzał. Spróbujemy coś zdziałać. Świetnie. Zostaw ten moździerz. Ciśnij do przodu. Traciliśmy cel Bravo. Przyjmijmy to. Kolego. Granat, poszedł, uważać! Gazowym go. Gdzie leci granat? Amunicja, wiesz! Trafienie wroga, idzie tędy. Amunicję. Uwaga, granat leci! Twierniczamy, niech się gazują. Ta amunicja jest dla ciebie. Dziękuję. Pójdą tędy. Gazujemy wszystkie przejścia. Tam amunicja. Dobra, na górne piętro spróbujemy coś tu zdziałać. Nie widzę nikogo. I
mam jednego przeciwnika, czy jestem ślepy. Punkt B, lecimy do punktu B. Uwaga, rzucam granat! 50 atakujących. 50 tylko, mamy jakieś szanse. Amunicja dla ciebie! Dziękuję. Ło, mało co mnie rozjechał. Amunicja, bierz ją! Dawać do okna. Przejęliśmy cel, brawo. Mam dalej granat! Mamy artylerię. Coś mamy. Jeden strzał. Zostało 20 atakujących. Cholera, to jest budynek. Nie, 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 nie. Oni są tam dalej. Cel alfa przejęty. Dobra, troszkę po swoich postrzelałem. Amunicja dla ciebie! Granat. Mamy szansę. Czterech przeciwników. Przez okno. Aaaa! Kosa w plec. No i na szczęście sektor obroniony. Tak, wygraliśmy. Powstrzymaliśmy Szwabów. Ale ze świętowaniem poczekajcie, bo ci dranie prędzej zginą, niż pozwolą nam utrzymać Amię. Ale jeśli wytrwamy, miasto będzie nasze. Przejdzie nam tylko jeden punkt. Ostatnia obrona. Ciągle jest szansa. Wróg otrzyma wsparcie pociągu pancernego. Tam już krną koledzy, fuck i tak dalej. No nic, spróbujemy dalej. Musimy się rozstawić w dogodnym miejscu na moździe. Z którą to atakują? Nie spojrzałem. Troszkę przyblokowałem kolegów. Nadjeżdża czołg. Miejsce dla kolegi. Dawaj dalej. Nic nie widzę, ziomuś. Tracimy cel, brawo. Dookoła tu pocisnął, ale nadal nic nie widzę. Nie no, tak nic nie zdziałam. Gazują mnie tam ostro. Cel brawo utracony. Moździerza spróbujemy. Cholera, dostałem w łepetynę. Moździerz rozstawiony, pewnie ktoś go zaraz przejmie. Mamy jakieś trafienie wroga, nie wiem za co, pewnie granat dymny. Dawaj do ziomka, 3, 2, 1. Rozstawimy się z moździerzem w miarę takim dobrym miejscu. Pierdziel się, ranio. Maska gazowa, gdzie on jest? Jest trafienie wroga na budynek. Na budynku nic nie zdziałałem. Jest trafienie wroga i biegną tu z prawej strony. Coś się zacięło, dobra. Znowu dostałem w czerep. Ciężko jest z tego moździerza coś uszczelić. Nie wiem, czy trzeba przytrzymać dłużej, żeby niżej spadł. Chociaż z drugiej strony jest to moździerz uspryskowy, tak więc szału też nie ma. A co mamy dostępnego za moździerz? Mamy narzędzie naprawcze, to wiadomo, że moździerz lepszy. Przejmują punkty. Daliśmy dupy, przyznam szczerze. Musimy szybko pocisnąć. Co
robimy to w taki sprytny sposób. Się nie mogą nie spodziewać za bardzo. Przyjrzyjmy się szybko. Trafienie. Punkt przejęty. Z tej strony nikogo nie widzę, ale jeszcze może być z tej przy wyjściu. Jest. No i zginąłem. Przynajmniej dwa zabójstwa. Pod ostrzałem jest kolega. Jednak moździerz się na coś zdał. Może spróbujemy... Z punktu alfa pójdziemy na punkt brawo. Przy okazji widzę, że przyjmują punkt, więc ostrzelajmy. Straciliśmy cel, brawo. Tam jednego ziomka widzieliśmy. Cel alfa utracony. No szału nie ma, spróbujmy strzelić w uliczkę. Zostawiamy moździerz. Straciliśmy kontrolę nad sektorem. Okej, nie możemy zostawić moździerz. Jak zwykle się coś musi zbugować. A, może jakaś komenda typu soi. Zostaw moździerz. Dobra, teraz załapało. Fuck! Stałem sam. Pociąg pancerny wroga! Zachować ostrożność! Uwaga, granat leci! Pincie dranie. Zagazowałem ich, kiedy się dało. No niestety, pociągu chyba nie mogłem rozwalić. Tracimy cel alfa. A chociaż z drugiej strony mam te przeciwpancerne. Spróbujemy w punkcie A. Może damy sobie radę z pociągiem. Pociąg jest tu. Bardziej w lewo. Aj, trafiłem w budynek. Wróg stracił połowę żołnierzy. Znowu w budynek. No nic, muszę po prostej próbować. Trafienie behemota. Amunicji. Wróg ma karabin mocno. Widzę medyka. Pociąg pancerny daje czadu. Tracimy cel, Charlie. Nie wiem, jak go ubić. Zmienimy sobie na szturmowca. Straciliśmy cel, Charlie. Dobra, wbijamy do budynku. Ten granat jest dla nich. Granat poszedł w na głowy. Da się rozwalić behemota? Pewnie się da. Ale go wyrzuciłem. Dostał zbicza. Ciśnijcie, moi drodzy. Twierdzielam. Akurat jak przebiegałem, wyskoczył zza drzwi. Cholernik. No i co? Czas dobiega końca.
pominiemy. Przejęliśmy cel Charlie. Ile zostało? 31. No, dociśniemy całą rozgrywkę do końca. Granat, muszę tu uważać! Pięcie soczki. Rzucam im granat! Tędy nie przejdę. Zostało 20 atakujących. Uwaga, rzucam granat! Zagazowałem się. Ty versus WRG, czyżby znowu ten sam gościu, czy WRG to jest jakiś, nie wiem, a wróg. Powinno być wróg, niestety polskich znaków nie ma. No i sektor został utracony. Straciliśmy kontrolę nad sektorem. Bierzemy sektor A, próbujemy podłożyć ładunki wybuchowe. Jedyne wyjście dla nas. Rzuć ładunki dynamitu. Ładunki na miejscu! Dynamit podróż. Jedzie ciuchcia. Ciuchcia jest rozwalona. A, ciuchcia nadjeżdża. Widzę pociąg pancerny, nie nasz! Coś mi tu tupa. Trójeczka. Dawaj tu kolego, dawaj. Mam was, rozwaliłem ten jebany pociąg. Yeah. Teraz niech zżrą gruz. Zostawiłem pułapkę na nich, no i co? Podjechał i zginął. Zostało 50 atakujących. Tam jest przeciwnik. Idziemy górą, może coś tu znajdziemy. Wszystko zawalone. Tutaj jest jakaś walka. Dobra, jest tylko na krótki dystans. W budynku są. Spokojnie kolego, pomogę ci przeżyć. Tracimy kontrolę nad celem Alfa. Nie będziemy biec sprintem. Drogi sanitariusz! Napierają do cholery. Weźcie coś zróbcie. Pod oknem są. Cholera w las tu. Pominiemy. Nie ma spawnu. Mają tylko dwóch przeciwników. Do nas. Jesteście bohaterami co do jednego. Marszałek Hejk może odetchnąć. W końcu. Wkrótce się skończy. Gdyby Niemcy przejęli kontrolę nad węzłem kolejowym w Amiens, armie Ententy we Francji zostałyby rozdzielone.
A gdyby upadł Paryż, poddałaby się prawdopodobnie cała Francja. W tej sytuacji Wielka Brytania musiałaby szukać możliwości zawarcia rozejmu, opracowując w tym czasie nową strategię. Taki rozwój sytuacji z pewnością wpłynąłby na wynik wojny. I to by było na tyle. Dzięki wielkie. Do następnego.